poprawimy sobie na kolanik. Nagrzać, a nie z boku chłodzić. Centymetry w bok i różnica jest. Tak, ładne budynki z naszych podatków, prokuratura, sąd, a najładniejszy ZUS. Co tutaj się zmieniło. Asfalt zerwany, widzę. Co się dzieje? Kopią. O. Nie, to będzie wyglądało, jak będzie się jechało tutaj na elektrowni. Kurde, będzie czad. Nie lubię takiego zerwanego asfaltu, bo strasznie nie miota. Wysoki dosyć, niewiele wysepek widać.
Gmina Pesznica, witam. Troszkę w tych skórzanych jest mniej przewiewa, ale są za krótkie. I to rodzi następny problem. Podwiewa pod rękawy. Także dzisiaj jestem wczesno-wiosennie ubrany. A pogoda późno-jesienna. Gdyby jeszcze tej wilgoci nie było, to być może byłoby cieplej. Nie byłoby takiego odczucia chłodu. I teraz mam zajawkę, czy jechać prosto? Czy tutaj ładować na płyżów? O, jadę prosto. Zobaczymy, tam chyba nie byłem jeszcze. Dokładnie tutaj sobie jedziemy. Zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi. Jakaś droga jest. Więc sobie przesnę tamtędy. No i nigdzie sobie nie przesmeram. Ha! Jak to mnie prowadzi do ślepej drogi. Dobra. Nie ma co kombinować. Dobra, jedziemy na Kłyżów. Tam też się chyba droga kończy, jak dobrze pamiętam gdzieś. Chociaż niekoniecznie, ale nie będę błądził dzisiaj, bo chłodno jest i boję się, że mnie przewieje. A teraz przeziębienie, strach do lekarza nawet iść. Podciągną pod COVID-a i co wtedy? Lipa będzie. Ale jakoś tak nie ma siły.
piaski kiedyś bym się wybrał. Pora obiadowa, ludzi nie widać. Mają schabowego i rosołek. A ja się szwędam. Pysznicy i mamy Kłyżów. Nie lubię przejazdów niestrzeżonych. Totalnie. Niezawodna, może nie do końca niezawodna, ale chyba jedna z najpopularniejszych ładowarek w Polsce. I na takiej zdawałem egzamin.